Rozpoczęło się wprowadzanie koni do maszyny startowej. Jak Państwo widzicie, Soreno oraz Celadon zajęły swoje miejsca. Podprowadzana teraz będzie Impolonia. Przypomnijmy uczestników tej gonitwy: z jedynką Soreno, z dwójką Celadon, z numerem trzecim Impolonia, z czwórką Syberia, z numerem piątym Yennefer, z szóstką Remus, z numerem siódmym Fields of Gold i z ósemką Akcent Karo. Do maszyny weszła teraz Yennefer. Poza startboxami są jeszcze Remus, Fields of Gold oraz Akcent Karo. Bomba po raz siódmy i ostatni w dzisiejszym dniu wyścigowym wędruje w górę. Kiedy tylko wszyscy uczestnicy zajmą swoje miejsca, będziemy mogli rozpocząć ten wyścig. A jest to gonitwa uczniowska pod patronatem prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Udział w niej biorą czteroletnie i starsze konie wyłącznie czwartej grupy. Wciąż do maszyny startowej podprowadzany jest Remus. Nieco problemów ma z nim obsługa. Dalej Remus nie chce tutaj współpracować z obsługą, która stara się go wprowadzić do startboxu. Może tym razem się uda. Jest. Jest już w maszynie startowej. Tak więc jeszcze tylko Fields of Gold oraz Akcent Karo. Fields of Gold bardzo ładnie, sprawnie zajęła swoje miejsce. I jeszcze Akcent Karo. Zobaczmy. On także świetnie wszedł do maszyny startowej. Czekamy zatem na sygnał do startu. I gonitwa się rozpoczęła. Ładny, równy start. Po nim na prowadzenie wychodzi Akcent Karo po zewnętrznej, ale zapewne w zakręcie trochę straci. Najmocniej na tym może zyskać Soreno. I tak też się dzieje. Soreno jest na froncie. Na drugiej pozycji Impolonia. Akcent Karo po zewnętrznej utrzymuje się na trzecim miejscu. Na czwartej pozycji jest Celadon, Yennefer gdzieś tam w środku pomiędzy Fields of Gold oraz Syberią i za stawką kilka długości galopuje Remus i mamy wyjście na przeciwległą prostą. Pierwszych siedem koni tam dość mocno zgrupowanych, Remus tylko kilka długości za stawką, a na prowadzeniu na 1500 metrów przed celownikiem zdaje się, że teraz przechodzi Impolonia oraz Akcent Karo, tam jest na drugim miejscu. Przy kanacie jeszcze trzyma się Soreno. Impolonia przewodzi stawce, tuż obok niej Akcent Karo, na trzecim miejscu Soreno, na pozycji czwartej Yennefer, tuż obok niej Fields of Gold, na szóstym miejscu Celadon, dalej Syberia i Remus. Jeszcze 1100 metrów pozostało do celownika. Impolonia razem z Soreno, teraz zdaje się, że to, przepraszam, nie Soreno, tak, Soreno oraz z Akcent Karo, bo to trzy konie, aż łeb w łeb galopowały przy wejściu w zakręt. Soreno, Impolonia oraz Akcent Karo. Na czwartej pozycji jest Yennefer, która zbliżyła się do prowadzącej trójki i przed wyjściem na prostą finiszową zyskała niezłą pozycję. Na piątym miejscu jest Fields of Gold, następnie Celadon, Remus i Syberia. Mamy już 550 metrów do celownika. Wyprowadził Soreno. Na drugiej pozycji jest Impolonia. Po wewnętrznej na trzecim Akcent Karo, przy kanacie w ręku idzie Yennefer. Jeszcze 400 metrów pozostało do celownika. Soreno galopuje bardzo dobrze. Na drugim miejscu Impolonia, na trzecim Yennefer. 250 metrów pozostało do mety. Soreno oddala się od swoich rywali. Tam ogląda się za siebie Olivia Charlotte, ale jej przewaga się powiększa. Wygra tę gonitwę Soreno. Na drugiej pozycji przybiega Impolonia.
walka o trzecie miejsce, na trzecim miejscu Akcent Karo, na czwartym Celadon, na piątym wyścig kończy Yennefer, następnie oj, mieliśmy tam upadek za celownikiem, spadła Jasięga, tak, z Syberii. Miejmy nadzieję, że tam się nic poważnego nie stało. Natomiast jeśli chodzi o zwycięzcę, to wygrywa Soreno, oznaczony numerem pierwszym, trenowany przez Kazimierza Rogowskiego, dosiadany przez Oliwię Szarłat.